W momencie, gdy mamy już wybraną dobrą ekipę remontową, no, pozostało nam sformalizować współpracę, czyli podpisać dobrą umowę remontową. Ale co to właściwie jest ta dobra umowa remontowa? Dobra umowa remontowa. Dobrze, jak w ogóle jest. Tak? Bo często nadal spotykam się z takimi stwierdzeniami, jak trzeba to podpisuję, jak nie trzeba to nie, ale ja uważam, zresztą też wiem, Jeremia, że ty również, że umowa z firmą remontową musi być. Co w takiej umowie powinno być? No przede wszystkim tak zaczynając od początku, musi być zakres prac, jaki zlecamy firmie remontowej. Opisany oczywiście jak najbardziej szczegółowo. Może to być w formie harmonogramu chociażby, tak? Czyli załącznika, z którego jednocześnie będzie wynikało, czego oczekujemy, w jakim czasie. Także zakres prac koniecznie. Termin wykonania tych prac, tak? Ten termin ostateczny, ale też terminy poszczególnych etapów, czyli te kamienie milowe, o których mówiliśmy, też sprawę rozwiązuje nam harmonogram, w którym będzie to określone. Wysokość wynagrodzenia to jest oczywiście element, który interesuje obie strony bardzo, tak? Nawet stronę sprzedającą usługę jeszcze bardziej. Musi być jasno określone. Formy oczywiście są różne. Jest cena za metr kwadratowy, ryczałtowa. Jest cena za poszczególne etapy pracy. Może być też określona w harmonogramie, jaką wartość mają poszczególne prace. Ale na pewno cena musi być. Nie może to być element jakoś się dogadamy albo około i w razie wykonania dodatkowych prac strony umówią się inaczej. No, jest to zdecydowanie mało precyzyjny zapis w umowie, więc musi to być doprecyzowane, żeby było jasno powiedziane, za jakie prace, ile będzie tego wynagrodzenia wypłacone. No i sposób płatności wynagrodzenia. Tak? I tu nie chodzi mi o czy gotówką, czy przelewem, bo to nie o to chodzi, tylko sposób płatności właśnie w ratach, po jakiś w zakresie prac, tak. Czy też zaliczka, w jakiej wysokości, w którym momencie. Także takie rzeczy jak najbardziej powinny być opisane. No i kary. Kary powinny być, to jest oczywiście element, który najmniej interesuje wykonawcę, on by najchętniej chciał, żeby tego elementu nie było. I powiem szczerze, jeżeli mamy ekipę, która na słowo podpiszmy umowę, mówi nie, ja nie chcę żadnej umowy, albo mamy ekipę, która na słowo kary, będzie tutaj pan miał karę za niedotrzymanie terminu, który pan podał, ustaliliśmy, tak, że pan zrobi to do takiego terminu, jeżeli nie, to będzie kara i ta ekipa mówi nie, tak, no to możemy tak naprawdę być pewni, że ten termin nie będzie dochowany, tak? Dokładnie. Tylko po prostu został rzucony jako taki na zachętę często, że taki będziemy tacy tutaj solidni i szybcy, tak? Także kary musi być, oczywiście wysokość kar, no nie może to być wysokość jakaś wygórowana, nierealna, czyli no nie róbmy kary, że jak się spóźni o tydzień, to ma 10% mniej. Dobrze jest opisać te kary w dniach, tak? Też wiem, Jeremia, że tak stosujesz. Dzień to jest taka jednostka wykonawcza, myślę, że bardzo, bardzo fajnie pokazująca, że na przykład wykonawca traci kilkaset złotych dziennie za opóźnienie w jakimś etapie, czy też w całości prac. Jasno na białym widzi, ile to jest, nic nie musi przeliczać, nie wie, od jakiej wartości miałby liczyć, a tak jasno jest powiedziane, tyle i tyle jest tej kary. Polisa OC wpisana do umowy, jak najbardziej musimy znać treść tej polisy, no i mieć numer tej polisy, także tak naprawdę najlepiej poprosić o kserokopię tej polisy. Też pamiętajmy o tym, że może być taki moment, że zaczynając remont, jeszcze ta polisa jest, ale kończy się jej termin ważności. Także zadbajmy też o to, żeby wykonawca wznowił tą polisę, wpiszmy to też do umowy, że wymagamy tego, żeby wznowił i okazał nam kopię tej polisy po wznowieniu. W umowie też musimy zawrzeć informacje o tym, jak będziemy rozliczać się za materiały z naszym wykonawcą, ale więcej o tym powiemy w drugiej części filmu. Kolejnym elementem, o którym musimy zadbać w umowie, to informacja, że nie zgadzamy się na podwykonawców. Czyli zlecamy pracę naszej ekipie remontowej i ona nie może podzlecać tych prac innej ekipie, bo my chcemy współpracować z tym, którego wybraliśmy. Także taki element jak najbardziej musimy w umowie zawrzeć. Chyba, że godzimy się na takie rozwiązania, to wtedy w tej umowie taki element też możemy wpisać, bądź już wtedy nawet nie.
Tak, odnośnie wykonawców to też powiedziałbym, że warto dopisać, że no właśnie pod pisemną zgodą, ale też na przykład jeszcze akceptując umowę tą z podwykonawcą. Dlaczego? No też czasami jest świetna ekipa właśnie specjalizująca się w wykończeniach, ale tak jak mówiliśmy wcześniej przy okazji harmonogramu prac, że no czasami jakaś ekipa bardziej specjalizuje się właśnie w elektryce, hydraulice, wykończeniach, wyburzeniach i tak dalej. Więc no czasami warto takiego podwykonawcę wpuścić. Natomiast no niech ten nasz jakby główny wykonawca w 100% zajmuje się tym. Ale też ta zgoda na brak podwykonawców, czy brak zgody na podwykonawców wynika też z przepisów. I z przepisów, które jakiś czas temu się zmieniły i mówią, że jeżeli podwykonawca nie dostanie zapłaty od głównego wykonawcy, to ma prawo zwrócić się do nas jako inwestorów o te pieniądze. I my tak naprawdę musimy zapłacić za wykonanie tej usługi. A to, że już zapłaciliśmy generalnemu wykonawcy, nie jest niestety dla podwykonawcy żadnym uzasadnieniem. No tak to niestety zostało skonstruowane, no i my dopiero wtedy do tego generalnego wykonawcy możemy tak naprawdę mieć roszczenie o zwrot, no bo nie zapłacił on podwykonawcy, tylko my musimy to zrobić. No i powiedziałbym, że to też jest taki jeden z elementów no, mówiących o tym, żeby zawsze zastanowić się, co z tymi podwykonawcami i czy zawsze chcemy się godzić. I powiedziałbym, że jak zapisujemy jeszcze ten warunek, że musimy potwierdzić tę umowę z podwykonawcą, no to pamiętajmy, że możemy zrobić tak, że jakby napiszemy dodatkowe porozumienie, że my za pewne prace bezpośrednio do podwykonawcy jakby płacimy, tak, z pominięciem tego głównego, a ten główny jakby no wtedy i tak zalicza sobie na poczet własnej płatności to. Jest to no, bardziej skomplikowane już tak, natomiast no, przy większych remontach, tak. Przy większych projektach takie rozwiązania również być może będą nam potrzebne. Ja stosowałam też takie rozwiązanie, ale to już przy budowie, że główny wykonawca wystawiając mi fakturę jednocześnie informował, jaka część kwoty jest dla jego podwykonawcy. Ja robiłam mu przelew właśnie takiej wartości, czyli powiedzmy połowy faktury. On robił przelew do swojego podwykonawcy, ten dawał oświadczenie, że wszystko zostało uregulowane i dopiero ja wtedy dopłacałam resztę faktury. To było taka konstrukcja, żeby właśnie nie robić tych wskazań płatniczych, tak, o których mówiłaś wcześniej, bo to z kolei urzędy skarbowe tak niekoniecznie kto dobrze, co komu, to tak? Co komu płaci, tak, płacimy komuś, z kim tak naprawdę nie mamy umowy, nie mamy faktury, tak, więc tak, żeby jakby troszeczkę tutaj powiedzmy uprościć tą dokumentację, to taki schemat też stosowałam. Co też jest ważne, jak mówimy o płatnościach i wracając trochę do tematu płatności, pamiętajmy, przynajmniej na ten moment, kiedy nagrywamy ten filmik, no, mamy już takie przepisy, że jeżeli całkowita wartość naszej umowy z wykonawcą przekroczy 15 tysięcy złotych, no, nie możemy w ogóle rozliczać się gotówką, powinniśmy robić to w 100% przelewem, żeby móc sobie te koszty w ogóle zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. No i też oczywiście na topie od jakiegoś czasu biała lista podatkowa, tak jak przy każdej transakcji z nieruchomościami musimy się upewnić, że ten nasz kontrahent rzeczywiście jest na białej liście. Zapiszmy też w umowie z naszym wykonawcą jego odpowiedzialność finansową za odbierany materiał i towary. Niejednokrotnie zdarzało się, że ekipa, która jest na budowie, odbiera towar, przyjeżdża ten przez nas zamówiony, chociażby te nasze drzwi, odbierają, nie oglądają tego towaru, podpisują po prostu kurierowi, a później okazuje się, że paczka była uszkodzona, nie została złożona reklamacja, bo my nic o tym nie wiedzieliśmy, więc jak najbardziej, jeżeli wiemy, że takie sytuacje będą, uczulmy na to naszego wykonawcę, a najłatwiej go uczulimy, jeżeli taką informację zawrzemy, uzgodnimy z nim oczywiście to wcześniej i wpiszemy do umowy. Takie doświadczenia oboje mieliśmy, więc wiemy, że to jest zapis, który naprawdę powoduje, że inne jest spojrzenie panów na budowie, na materiały, które im dostarczamy. Wnoszenie materiałów i utylizacja odpadów to są sprawy czasochłonne, to już o tym mówiliśmy, szczególnie o tej utylizacji i że kosztowne też mówiliśmy o tym, ale w samo wnoszenie materiałów też bywa kosztowne. Zamawiając materiały w sklepach, gdziekolwiek, kupujemy materiał, kupujemy
nasze drzwi, płytki, panele, okazuje się, że dodatkowa usługa wniesienia jest dodatkowo płatna. Transport przeważnie mamy wliczony już w cenę, już gdzieś markety, hurtownie dostarczają na własny koszt, ale pod drzwi mieszkania na czwartym piętrze nikt nam tego w cenie nie wniesie. Z ekipą remontową najlepiej porozumieć się w tym zakresie, że materiały wnoszą sami, bez dodatkowego wynagrodzenia, czyli w cenie, która jest ustalona, już ten element jest po prostu uwzględniony. Możemy też oczywiście zdefiniować i warto to zrobić, jak często będziemy na budowę dostarczać takie drobne rzeczy, żeby uniknąć takiej sytuacji, że rano, w południe i wieczorem dostajemy sytuację, a zabrakło worka tego, a brakuje śrubek, a brakuje listerek. Jeżeli oczywiście umówiliśmy się na taki sposób w ogóle dostarczania elementów na budowę, że my będziemy to robić, ale nawet jeżeli będziemy to robić, to zaznaczmy jakieś okienka, kiedy te dostawy będą miały miejsce, na przykład we wtorki i w piątki. Wtedy oczekujemy, że poniedziałek do końca dnia dostajemy listę rzeczy, które mamy kupić i dostarczyć. Żeby nie było tej sytuacji, że tak naprawdę niby nie budujemy sami, a jesteśmy cały czas w tym procesie remontowym. Dzięki temu też nie będzie takiego zrzucania na nas odpowiedzialności, że ekipa nie zdążyła czegoś zrobić, no bo nie było dostarczonego jakiegoś towaru, materiału budowlanego. No bo jakby zapisując to, możemy zawsze się powołać, no niestety, ale w tym wyznaczonym terminie takiej informacji nie mieliśmy, więc no to niestety nie na nas ciąży ta odpowiedzialność tego, że jest jakieś opóźnienie, o ile oczywiście wywiązaliśmy się z dostarczenia tych zamówionych przez ekipę materiałów.